Końskich odbyło się kolejne spotkanie przedwyborcze. Tym razem z grupą mieszkańców spotkał się niezależny, bezpartyjny kandydat Komitetu Wyborczego Wojciecha Lubawskiego do Senatu Rzeczypospolitej, ekonomista i były wiceminister finansów, profesor Stanisław Gomułka. Panie profesorze, pan był wiceministrem finansów niedawno. Proszę powiedzieć, jakaż to przyczyna konkretna spowodowała to, że pan wystąpił z rządu? Co to takiego się wydarzyło? No, miałem też być pełnomocnikiem rządu do spraw reformy finansów publicznych, właśnie w charakterze wiceministra, ale okazało się, że rząd ma inne plany. I ponieważ doszło do zmiany tych planów, no to wtedy uznałem, że moja obecność w rządzie staje się problematyczna. Mogłem dalej oczywiście być w rządzie, ale w zasadzie w charakterze doradcy ministra finansów i nawet właśnie bez możliwości publicznego wypowiadania się na temat polityki rządu, bo ta była zarezerwowana, te wypowiedzi, dla premiera i jego najbliższych ministrów. Więc uznałem, że ponieważ sam miałem taki pogląd, że potrzebne są reformy, a tu rząd decyduje się na to, żeby ich nie przeprowadzać, aż być może wygra następne wybory parlamentarne, w sposób bardziej zdecydowany, więc moja obecność w rządzie wtedy stała się problematyczna. Panie profesorze, wówczas, kiedy pan chyba był jeszcze w tym rządzie, była koncepcja, może to nawet i wcześniejsza, partii rządzącej, czyli tej głównej Platformy Obywatelskiej, żeby wprowadzić podatek liniowy. I ta koncepcja upadła. Czy pańskim zdaniem, jako eksperta, jako fachowca od problemów finansowych, od ekonomii, byłoby to lepsze rozwiązanie dla kraju? Czy ono by przyniosło pożytek? Czy raczej powinno być tak, jak jest teraz, czyli ten podatek stopniowy, progresywny? Więc jeżeli chodzi o całą koncepcję podatku liniowego, to chciałem zauważyć, że ta koncepcja funkcjonowała w Platformie Obywatelskiej przez wiele lat, zanim Platforma utworzyła rząd. I wtedy w Platformie głównym rzecznikiem tej koncepcji była pani Zyta Gilowska, wiceszef Platformy Obywatelskiej. No, potem pani Gilowska zmieniła partię, była wicepremierem w rządzie koalicji PiS Samoobrona Liga Polskich Rodzin. I w tym momencie przestała nalegać na podatek liniowy, ale zaproponowała eliminację jednego z progów, tego najwyższego. Więc zaproponowała coś, co można by nazwać zbliżeniem do podatku liniowego, dlatego że prawie wszyscy, jakieś 95% ludzi w Polsce płaci podatek 18%, prawda? Więc chodziło o to, żeby to był podatek progresywny tylko w stosunku do tych pozostałych 5%. I tę koncepcję rząd Tuska zaakceptował, chociaż nie zrezygnował perspektywicznie z podatku liniowego, tylko uznano, że w sytuacji, kiedy mamy problemy z finansami publicznymi generalnie i kiedy obniżyliśmy bardzo składkę rentową, to po prostu nie ma środków na sfinansowanie dalszego obniżania tych najwyższych stawek podatkowych. Panie profesorze, chciałbym, żeby pan teraz skomentował ostatnią wypowiedź pana ministra Rostowskiego. Wypowiedź, która zbulwersowała środowiska nie tylko finansowe, zbulwersowała nie tylko ludzi w naszym kraju, ale również w Unii Europejskiej. Mam tu na myśli tę wypowiedź jego przytoczoną o rozmowie z kolegą, który powiedział, że no chyba musi się starać o zieloną kartę, bo jakieś nieszczęście nas czeka, czyli nie daj Boże wojna. Co pan o tej wypowiedzi, panie profesorze, sądzi? Więc ta wypowiedź mnie bardzo zaskoczyła, bo jeżeli minister finansów przytacza jakąś odpowiedź w Parlamencie Europejskim, to znaczy, że się po części z tą wypowiedzią zgadza. To znaczy, że sam też dopuszcza możliwość wojny w Europie w perspektywie powiedzmy 10 lat, jeżeli nie będzie odpowiednich reform i tak dalej.
Więc ta wypowiedź jest, wydaje mi się, zupełnie nielogiczna. Dlatego, że w tym samym wystąpieniu w Strasburgu minister Rostowski przytaczał raport ekonomistów Banku Szwajcarskiego UBS, którzy mówili o dużych kosztach wystąpienia ze strefy euro. Więc wystąpienie ze strefy euro rzeczywiście jest mało prawdopodobne, praktycznie nie wchodzi w grę. No a zatem, jeżeli nie ma wystąpienia ze strefy euro, nie ma rozpadu Unii Europejskiej, to dlaczego mówić o jakiejś wojnie? Także to był ciąg nielogiczny w tym wystąpieniu, a ponadto minister Rostowski jak gdyby nie zauważył, że w tej chwili integracja gospodarcza w Europie jest tak silna, że nawet jeżeli nie jesteśmy w strefie euro, to interesy gospodarcze, a więc społeczne i polityczne jednego kraju w dużym stopniu zależą od dobrej współpracy z innymi krajami. To już nie są te czasy dawne, XIX wiek, a nawet początek XX wieku, kiedy państwa były mocno narodowe, kiedy mieliśmy narodowe przemysły w każdej dziedzinie. Weźmy na przykład przemysł motoryzacyjny. Samochody produkowaliśmy w każdym kraju, a teraz mamy międzynarodowe firmy działające na całym rynku europejskim. Nie ma przecież przegród celnych, nie ma wojny celnej. Mamy tę samą walutę w dużej części Europy. Więc mówienie tutaj o perspektywie wojny w tej chwili to jest po prostu przypomnienie sobie pewnie przez Jacka Rostowskiego, kiedyś studiował historię wieków poprzednich. I on nawet zwraca uwagę na doświadczenia sprzed dwóch wieków, ale to jest inna Europa, inny świat. Może być jakaś wojna w skali globalnej, ale nie w Europie. Wydaje mi się, to jest praktycznie niemożliwe. Nawet w skali globalnej są powody, żeby nie oczekiwać wojny, bo mamy przecież środki totalnego zniszczenia, mają je Chiny, mają Stany Zjednoczone i każdy z tych krajów bardzo zabiega o to, żeby nie doprowadzić różnych napięć, różnych różnicy w poglądach do stanu wrzenia. Mieliśmy zimną wojnę między dwoma bardzo wrogimi systemami, ale nawet i wtedy nie doszło do wojny gorącej z tego samego powodu. Tych obaw o totalne wzajemne zniszczenie. W tej chwili po prostu nie ma kraju dużego, rozwiniętego, który by nie stracił na wojnie. Więc jest ogólne, powszechne zainteresowane w utrzymaniu pokoju. Panie profesorze, jest pan kandydatem do Senatu, kandydatem niezależnym, bezpartyjnym z Komitetu Wyborczego pana prezydenta Wojciecha Lubawskiego. No, pochodzi pan z ziemi świętokrzyskiej, to jest jeden z powodów pewnie, dla którego się pan zdecydował. Ale proszę powiedzieć, co było takim bezpośrednim powodem, bezpośrednią przyczyną? Czyżby pan prezydent miał taką siłę przekonywania, że jakby no, zaciągnął pana, że tak powiem, na te propozycje I zdecydował się pan kandydować? Czy może był jakiś inny, poważniejszy powód? To jest bardzo dobre pytanie, więc oczywiście były powody natury politycznej w dużym stopniu. Mianowicie moje zaniepokojenie stanem z polskiej sceny politycznej. No tym właśnie, że ta dominacja liderów w tych dwóch głównych partiach politycznych powoduje, że mamy bardzo ograniczoną dyskusję programową w ramach poszczególnych partii, że ludzie wybijający się są odsuwani czy eliminowani i na tym cierpi dyskusja o potrzebnej zmianach w Polsce, o reformach, o tym, jak usprawniać nasz system polityczny, nasz model gospodarczy, jak właśnie zmieniać nasze polskie prawo we współpracy. Mówi się za mało współpracy, a za dużo konfrontacji, za dużo jest tej walki. No i tutaj nagle widzę, że mamy grupę polityków na szczeblu regionalnym, czy też wielkich miast, którzy właśnie zajmują się przede wszystkim tworzeniem, budowaniem. Polscy pozytywiści. Prawda? A nie budowaniem kariery politycznej jako takie, tylko po prostu poprawą sytuacji w swoich miastach, w swoich regionach i robią to bardzo efektywnie i w oparciu o
konkretne osiągnięcia zdobywają poparcie miejscowej ludności i awans polityczny. No i ten model życia politycznego mi się bardzo podoba. Więc to była bardzo ciekawa inicjatywa, jak ona się pojawiła. To był drugi powód, bo z jednej strony właśnie te moje negatywne odczucia, jeśli chodzi o wielką politykę krajową na szczeblu centralnym i pozytywne odczucia, jeśli chodzi o politykę regionalną, szczególnie w kilku ważnych polskich miastach, łącznie z Kielcami. Więc to był ten grunt, te okoliczności dwie, które zadecydowały, że skoro się pojawiła ta propozycja prezydentów miast na początek, a później prezydenta Lubawskiego tu z Kielc, to uznałem, że nie powinienem być w takim razie nieaktywny i zareagować negatywnie na coś takiego, tylko zobaczyć, a nuż da się przekonać elektorat w Świętokrzyskim, że istotnie te powody, które kierowały prezydentami i kierują mnie w tej chwili, żeby wejść w to życie polityczne także, są ważne, na tyle ważne, aby tę inicjatywę poprzeć. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo.